śpią przy zapalonym świetle, boją się skorzystać z toalety, a w mieszkaniu widać już pierwsze szkody. Mowa o problemie lokatorów kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Ełku, którzy borykają się z obecnością szczurów. Budynek zarządzany jest przez spółkę Administrator. Tydzień temu córka pani Kariny Kryłowicz chciała skorzystać z toalety i jak relacjonowała mamie, przez łazienkę przebiegł szczur. Nie uwierzyłam jej. Do momentu, aż sama nie przekonałam się, że mamy nieproszonych lokatorów, mówi Radiu 5 pani Karina. Tutaj córka 12-letnia zauważyła w łazience szczura, gdzie się wystraszyła. No, z początku nie uwierzyłam, ale na drugi dzień sama zobaczyłam. Dziewczynki się boją chodzić do łazienki. A to nie jest zbytnio zadowalająca sytuacja. Gryzonie pojawiły się także w mieszkaniach sąsiadów. To nie jest tylko jeden szczur, jest ich więcej, opowiada o wizycie nieproszonych gości sąsiad pani Kariny. Jak się jest ta zlew, pod zlewem ta szafka, tam płynie sobie, płynie tam do tego, do WC, wszystkie pogryzione od spodu te płyny. Wszystko. Mopy już chyba 10 sztuk wymieniłem w ciągu miesiąca. A czas widzę, dzień w dzień. Dzisiaj widziałam. Dzisiaj też były? Tak. Pojawienie się szczurów może być spowodowane czyszczeniem i płukaniem rur kanalizacyjnych. Takie zabiegi odbywają się 2 razy w roku. Co należy zrobić, gdy gryzonie pojawią się w naszych domach bądź na klatkach schodowych? W tych miejscach należy we własnym zakresie rozstawić trutkę i obserwować, czy jej ubywa. Zgodnie z prawem zarządca budynku może jedynie wejść do piwnicy i tam pozostawić środek trujący. Tak też było i tym razem, mówi Krzysztof Malinowski, prezes spółki Administrator. Z automatu zostały rozłożone trutki w piwnicach. Akurat na Mickiewicza 13 rozłożyliśmy trutkę w węźle cieplnym. Dzisiaj mieliśmy informację, że znaleziono już jedno, jak powiedzieć, truchło tego szczura, które jest akurat teraz usuwane. Jeśli są jakieś zgłoszenia z budynków, rozkładamy tą trutkę w miarę bieżących potrzeb. Jest to monitorowane, jeśli ta trutka znika, jest, jak powiedzieć, ubytek, uzupełniamy to. Tam, gdzie są znalezione, jak powiedzieć, martwe zwierzęta, jest to na bieżąco przez firmę usuwane. Przypomnijmy, jeśli zauważymy gryzonie, niezwłocznie poinformujmy o tym zarządcę budynku i rozłóżmy środki trujące w mieszkaniu i na korytarzu, pilnując, by nie zjadły tego dzieci i zwierzęta domowe.